Cześć wszystkim, znowu po 7, aż ciąg Baldur's Gate 3. Dobrze, dzisiaj będziemy troszkę sprzątali, powiedzmy, pozostałości. Pozwiedzamy tutaj, poszukamy jakiejś ukrytej rzeczy. A później zobaczymy. Dobra, tak, tutaj tych się już pozbyliśmy. Aczkolwiek tych gnoli. Nie, obłupiliśmy. Droga trucizna. Pokrój wyposażony w broń trucizną. Okej, krótki miecz. O, szybka riposta. Zwinny atak. Gdy postać władająca tą bronią trafi przeciwnika, zyskuje impet na dwie tury. A, to jest Sejmitar. Dobra. Czy ktokolwiek ma biegłość w Sejmitarze? Mamy dysfunkcyjną drużynę. Dobra, szukamy dalej. Szukamy raczej i zwiedzamy. Co my tutaj mamy? Serduszko, ty jesteś w stanie gdzieś tutaj doskoczyć? Chyba nie, dobra. Co my tutaj mamy? Punkt orientacyjny. Da się? Okej. Accident or sabotage? Przeszliśmy tak daleko, tylko żeby zobaczyć zawaloną przełęcz. No dobra. Wygląda na to, że to wszystko. Jeszcze dla pewności udajemy się tutaj. Tego pieska już spotkaliśmy. Dobra, to tyle. Dobra. Pozostaje nam w takim razie obóz goblinów. Mamy dwie opcje. Możemy albo wbić się od razu tutaj,
Albo zajść z boku. Wiecie co? Zejdziemy z boku. Dajcie mi minutkę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Oczywiście wszelkie gobliny nas zaatakują na sam nasz widok. Dlatego dobrze mieć lepszą pozycję nad nimi. Zobaczymy, skąd możemy ich ostrzelać. Dobry początek. Dobra. Co możemy zrobić? Wszystkim powinniśmy się chronić przed ich atakami. Bo wszystko ci strzelcy mogą boleć. Przy okazji mamy również kule ogniste. Więc jeżeli będzie jakieś większe skupisko, możemy ich wysadzić w powietrze. Dobra, sprintujcie się. I ustalajcie... skąd ty się tu wziąłeś? Jest jakieś wejście chyba. Dobra. Gdzie ta pani jest? Po mnie się będzie ruszać. Możliwe, że zdołam ją ukatrupić. Możliwe, że nie. Dobra. Standardowo, uroczek. I do dzieła. Oczekiwałem lepszego efektu. Okej, mają czarownika. Mają też kapłana. Dobra. Jak do ciebie strzelę, to mam zerowe szanse, żeby cię zabić, ale cóż. Wuliak opuszcza jeden gobliny. Mój żywot pośród zwycięskich zastępów. Okej. Czyli uciekła? Ślicznie. Dobra. Kogoś zbardujemy. Jeszcze nie wiem kogo. Will. I uciekaj tutaj. Okej, on może stanowić jakiekolwiek zagrożenie. Będą chyba tędy próbować wchodzić. Możemy tam im rzucić pajęczynę. Żeby im trochę w tym przeszkodzić. Dobra.
Zajmijmy się na razie tym, co mamy na miejscu. Dobra. Czy coś chcę dodatkowo zrobić? Na razie nie. Na razie zachowajmy opcję. Dobra. Pajęczyna tutaj. I schowaj się jak tylko możesz. Dobij go. Nie, moment. Skąd ty się tu wziąłeś? Nie wiem. Okej, z tej strony nas też zachodzą. Dobra, najpierw pozbądźmy się jego. Co? Później się będziesz ruszać. Dobra, zostawmy ciebie tutaj. Będziesz się zajmiesz się nimi. Okej. Nie wiem, czy teraz będą iść naokoło, czy co planują? Nie strzał masz. Dobra, to zajmujmy się póki co problemami, które rzeczywiście nam zagrażają. Dobra, zapomniałem o nim. Ale dobra, on później się ruszy. To może jeszcze coś z nim zrobimy. Okej, tutaj się ustawiacie. Ale chyba nie macie tutaj żadnego podejścia. Więc chyba AI trochę głupieje. Tropiciel Klaga atakuje Will. Nie, tego nie zużyjemy. Nie wiem, co to ma oznaczać. Póki co wygląda na to, że AI kompletnie zgłupiało, bo nie wie, jak się do nas dostać. Dobra. Ognia. Świętego ognia. Odparcie. Dobra. Gale. Ładnie. Obrażenia ci wzrosły z ognistego pocisku. Samo z promienia mrozu. Ładnie. Twój święty płomień też jest silniejszy. Fajnie. No się to przyda. Dobra. Dwa ataki. Dasz radę. Ładnie. Wracaj teraz tutaj. Idziemy zaraz ich pluwać na nim. Chcę tylko na ten... okej, tutaj mają jakąś dziurę, przez którą przełażą. Nie zauważyłem tego.
Dobra. Mogę cię odrzucić? Nie bez ranienia Gale'a. Dobra. Myślę, że nie chcę tu być. Tak, tutaj zdecydowanie jest ta dziura. Gdybym wiedział o tym, to bym tutaj rzucił. Ale cóż, trudno. Możemy ich zbutelkować. Albo możemy odstąpić. Jaka jest szansa twojego trafienia? Nie wiem. Momencik, jeżeli ja mam na siebie urok, a ty mnie trafisz, to otrzymam obrażenia nekrotyczne. Ale mam też ładunki błyskawic. Jeżeli ci przywalę, to zadam dodatkowe obrażenia elektryczności. Więc atak wcale nie jest złym pomysłem. Oni, że mogę zrobić przeszywający atak i cię urządzić tym, dobra. Urządziłem cię za... Sześć obrażeń kłuty, okej, ty miałeś punkty... Tymczasowe punkty życia, nie zauważyłem. No dobra, to nie było najlepsze. Dajcie spróbować odepchnąć. No dobra. Nie udało się. Dobra, Gale. Gale. Pamiętasz tą zdolność twojej kuli ognia, która sprawia, że do paru sojuszników nie otrzyma obrażeń? Mam nadzieję, że pamiętasz o tym. Wiecie co, przeczytajmy to jeszcze raz. W strefie bezpieczeństwa twoi sojusznicy automatycznie wykonują udane rzuty obrony przeciwko takim czarom i nie odnoszą od nich obrażeń. Czyli wszyscy. Dobra. No to... No to ognia. Pięknie, Gale. Jestem pod podziwem twoich zdolności niszczycielskich. Ale odsuń się, bo zaraz tam będzie więcej goblinów. Dobra, co my tu mamy? Wojownika. I mamy... Dobra. Któryś z nich się ruszasz po łylu. Ty się już ruszyłaś. Nic was mnie za bardzo nie obchodzi. Próbujmy spalić tego gościa. Ajajaj. Dobra. Czekaj tutaj przy tym. Jak ktoś będzie wychodził, to oberwie od ciebie. A duchowa broń się przyda tutaj. Piknie. Dobra. Miejsca tarcza. Za kapior czy króla?
Spróbuj ją zabić. Idealnie. Dobra. Strzel do niego. Liczyłem na coś więcej. Może gdzieś tutaj stań. Weź broń i ulecz się jeszcze. Dobra. Urok na siłę. I zdejmij tego gościa. Prawie, prawie. Dobra. Ty. Trząsające uderzenie. Ty zadajesz obrażenia 6 do 13. Masz sporą szansę, że go ubijesz. To ubij. Piknie. I czekaj tutaj przy dziurze. Dobra, serduszko. Możesz ściągnąć tego gościa. Mamy błysk ferii teraz. Dobra, ściągnij go. Ładnie. Serduszko, wracaj tutaj. Możemy dokończyć tego gościa. On ma przeklętą siłę. Może zamiast tego spróbujmy ubić tego zakapiora. Pięknie. Dobra, na razie nic więcej nie potrzebujemy. To było piękne. Dobra, tylko ogier został. Biedaczek nie może się tu wdrapać do nas. Ścieżka zablokowana. Dobra, tak lepiej. I będziemy go tak wszyscy męczyć. Dobra, duchowa broń może spróbować zlecieć do niego. Może to go trochę zachęci, żeby tutaj wyjść i wejść na pajęczynę. Dobra. Czyli strzał. Masz. Okej. To chyba jednak nie była linia strzału. Dobra. On może też mieć jakieś ataki dystansowe, więc możliwie uważajmy na niego. Poza tym. Ładnie. Cofnij się. Bo jakbym miał jakieś ataki, to może bych ich użył. Zobaczę, zostanę tutaj. Zobaczę, czy
jakoś będzie do mnie strzelał czymkolwiek. Ładnie. Dobra, możemy powtórzyć urok na siłę. Nieziemskie uderzenie niestety nie zwiększyło swojej siły. Zwiększyło! Teraz masz dwa pociski. Ekstra! Dobra. Możesz zlecieć na dół? Nie możesz. W następnej turze możesz spróbować. Dobra. Czyli nie strzał? Ścieżka zablokowana. Spróbujmy tutaj podejść. Dobra. Lecisz na dół? Dobra. Still on my feet. Czy tutaj do niego strzelić? Nie. Dobra. Wracamy tam, gdzie byliśmy. Serduszko, może ty będziesz mogła. Dobra. Troszkę się poraniliśmy, ale mamy jeszcze jeden krótki odpoczynek na to. Znowu zapomniałem o twojej tarczy. Okazji razem z tymi... O, twoja tarcza się też wzmocniła, super. Z tymi dodatkowymi punktami życia z tarczy to ma więcej punktów wytrzymałości niż niż nasz patyczasty wojownik, więc... O, flet. Wezmę sobie. Więc... Mugox mówił, że przydałby nam się wojownik w drużynie. Że Will kompletnie nam wystarcza. Dobra, ograbmy ich szybko. Wcześniej nie żyłeś. Bębenek. Bębenka nie chcę. Jeszcze tutaj był jeden pan. Kilka tłuszczu, przyjmę. Dobra, schodzimy na dół. Dobra. Piórko. Niczego nie miałeś przy sobie. E.
Ty się tutaj zabłąkałeś. Dobra, mamy jeszcze powtórzony urok. Korzystajmy, jeżeli możemy. Właśnie, czy ty nie miałeś jakichś podwójnych ataków przeciwko jakimś celom? Nie pamiętam. Nie? Dobra. Tyle jeżeli chodzi o wielką goblińską fortecę. Chyba nie masz nic przeciwko. Możesz przyjść do mojego obozu, nic ci tam nie grozi. Runs away. Only time will tell if he'll reappear. Poor creature. I hope it can follow my scent to camp. Byśmy go odesłać do matki, ale. Dobra. To tyle? Chyba tak. Fajna rozruba. Okazuje, że tak, piąty poziom jest całkiem sporym. O, tutaj jeszcze jesteście. Nie wiedziałem, że ktoś jeszcze przeżył. Okazuje, że piąty poziom jest całkiem sporym z wzrostem siły, w sile. Momencik. No już wiedziałem. Dobra, przede wszystkim przydałoby się pozbyć tych ludzi. Jaki zasięg ma nasz strach? Niezbyt duży. Dobra, ile mamy tych strzelców? Dobra, oni się nie ruszą póki co. Strzelanie do nich pod górę będzie problematyczne, więc myślę, że przyda nam się błogosławieństwo. Dobra. Oni się za chwilę rzucą na nas. To może pozostań na razie na tej pozycji. Dobra. Spróbuj jego ustrzelić. Prawie. Że skupili się na celu, który ma najwięcej punktów. Ma najwięcej KP. Dobra, magiczne pociski. Cyk. I cyk, cyk. Dobra. Chyba. Dobra, zużyjmy na niego dwa. Na pewno go to powinno dobić. A tak, jeden by go dobił, ale nie było to pewne. Zwolniłem się, wolałem się upewnić. Dobra. Gale, podejdź tutaj. Nie powinien mieć na ciebie linii strzału, może.
wysprintował się. Najlepsze, co mógł zrobić. Gwarantuję mu, że nie dożyje następnej tury. Dobra. Szczelec. Albo możemy tych panów pokarać. No nie, dopóki skupiają się na serduszku, to mi to nie przeszkadza. Więc... niezbyt ładny strzał. I serduszko... bij się z nimi. Uuu, 9. Przerwało nasze błogosławieństwo. Mam nadzieję na trochę lepsze rzuty. Czyli gorsze ich rzuty. Dobra. Ciach. Okej. Dobra. Przyklijmy tego pana na siłę. I dwa nieziemskie uderzenia. Jedno w niego. I jedno w niego. Dobra. Możemy się pozbyć tego gościa? Nie. Ale ty możesz. Pięknie. Powtórz urok. Na zręczność, na niego. I dwa razy. Poproszę. Ładnie. Dobra, i ognia tutaj. I dobijmy go. No i ładnie. Nie będę już ich aż tak dokładnie plądrował. Raczej nie mają nic ciekawego. Dobra, mamy jeszcze jeden odpoczynek przez pieśń wytchnienia, jeżeli będziemy potrzebować. Na razie myślę... myślę, że dajemy sobie radę. Gale, odzyskaj sobie jeden czar drugiego poziomu oraz jeden czar pierwszego poziomu. Gdzie były te komnaty? Chyba tutaj. Właśnie, możliwe, że ta ogrzyca na dole się na nas rzuci. Ja myślę, że to nie powinien być duży problem. Nie rzuciła się na nas. Lepiej dla niej.
Dobra, może jednak nie będę żydził, może użyję tej pieśni wytchnienia. Chociaż nie. Dam ci jedno uleczenie, słoneczko. Dowód mojej płomiennej miłości do ciebie. Dobra. Wróżujemy przez podmrok. Podmrok to pokręcony labirynt tuneli i ruin. Będziemy musieli go poznać, aby znaleźć drogę do wież wschodzącego księżyca. Puszmy to. I... Wrywamy się. Łożący kryształ rozpadlinowy. A co to jest? To nie jakiś skonik alchemiczny. Sale płużącego kryształu rozpadlinowego. Dobra. Ale się już nie musimy skradać. Dobra, jesteśmy w podmroku. Coś, czego chciałem uniknąć. O. Podmrok to nie jest przyjemne miejsce. Przynajmniej w żadnej gier, który występował, nie kojarzy mi się dobrze. Ale cóż, z obojga złego chyba lepsza droga jest tędy. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.